Brązowym medalistą 26. sezonu Legnickiej Ligi Halowej został zespół KS Legnickie Pole. Tym samym dwukrotny mistrz z ostatnich lat Wietrzak Team zajął ostatecznie czwartą lokatę. Już wcześniej mistrzem został Autoelektryk. Na drugim miejscu rozgrywki zakończyła drużyna Futbol Centrum. Legnicka Liga Halowa to jak zwykle mnóstwo bramek, ciekawych akcji i spora dawka piłkarskich emocji. Zespół Autoelektryka przygotował się bardzo solidnie do rozgrywek w tym roku. Zmontował bardzo dobrą drużynę, tak więc tytuł zdobył zasłużenie, tak więc uważam, że tytuł w tym roku przypadł w godne ręce. Warto dodać, że to właśnie drużyna Stanisława Wietrzaka reprezentuje Legnicę w rozgrywkach centralnych. Na zakończenie niedzielnych zmagań Wietrzak Team w drugiej dolnośląskiej lidze futsalu przegrał po pasjonującym spotkaniu z AZS-em Uniwersytet Wrocławski 3-4. To jednak niezbędne doświadczenie, jakie trzeba zebrać na przyszłość. Pierwszy sezon tutaj jest, żeby po prostu poznać tą ligę, zobaczyć umiejętności zawodników, ewentualnie kto musi dojść, no organizacja i tego różne typu tego po prostu sprawy, które pomogą nam coś tutaj stworzyć w Legnicy. Po porażce legnicki zespół stracił pozycję lidera tych rozgrywek. Następny mecz Wietrzak rozegra 2 lutego w Żarach.